Jesteśmy jednym z ponad 430 nadleśnictw w Polsce zarządzających lasami państwowymi. Aktualną nazwę nasze nadleśnictwo otrzymało po uzyskaniu niepodległości w wyniku Powstania Wielkopolskiego. Lasy państwowe obejmują prawie 1/3 terytorium kraju, prowadząc gospodarkę leśną na zasadach zrównoważonego rozwoju uwzględniających potrzeby ochrony bioróżnorodności biologicznej zasobów leśnych oraz zaspokajanie potrzeb gospodarczych i społecznych. Od 2004 roku na terenie nadleśnictwa Międzychód funkcjonuje leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka. W naszych lasach dominują siedliska borowe, a podstawowym gatunkiem jest sosna, stanowiąca ponad 93% udziału. Obecnie powierzchnia nadleśnictwa wynosi 24 736 hektarów. Witamy i zapraszamy do poznania nadleśnictwa Międzychód. Znajdujemy się w północno-zachodniej części kraju w województwie lubuskim i wielkopolskim. Nasze nadleśnictwo obejmuje południowo-zachodnią część Puszczy Noteckiej oraz kompleksy leśne na południe od rzeki Warty. Puszcza Notecka położona między Notecią i Wartą jest jednym z największych w Europie i drugim w Polsce zwartym kompleksem leśnym. Zajmuje powierzchnię ponad 130 tysięcy hektarów. To niezwykłe morze sosen urozmaicone śródleśnymi jeziorkami, wzgórzami wydmowymi, bagienkami, torfowiskami z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. To, co nas wyróżnia, to bardzo duży obszar wydm śródlądowych porośniętych lasem sosnowym. Aktualny charakter Puszczy Noteckiej ukształtowały warunki klimatyczne oraz gradacja strzygoni hojnówki, jaka miała miejsce na początku lat 20. XX wieku. W wyniku żeru szkodników trzeba było usunąć 70% drzewostanów. Porządkowanie terenów poklęskowych trwało ponad 10 lat i wymagało bardzo dużego zaangażowania ze strony społeczeństwa i leśników. Konsekwencją tej klęski jest dzisiejszy skład gatunkowy oraz blisko 100-letni wiek większości drzewostanów. Przywrócenie prawidłowej struktury wiekowej wymaga prowadzenia intensywnych cięć i wprowadzania młodego pokolenia przez najbliższe 40-50 lat. Opóźnienie tego procesu może doprowadzić do deprecjacji drewna i spowodowania znacznych strat gospodarczych. Drewno jest ekologicznym surowcem odnawialnym, a właściwe jego zagospodarowanie jest zasadą racjonalnej gospodarki leśnej. Lasy państwowe są organizacją działającą na zasadzie samofinansowania, a środki uzyskane ze sprzedaży drewna pozwalają na wykonywanie niezbędnych zabiegów hodowlanych i ochronnych. Puszcza Notecka to nie tylko zasoby drzewne i bogactwo przyrodnicze, ale to również zasoby naturalne ukryte w ziemi pod drzewostanami. Na terenie puszczy zlokalizowane są największe w Polsce złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga pogodzenia strategicznych potrzeb kraju w zakresie zaopatrzenia w surowce energetyczne przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Stosowanie nowoczesnych technologii w eksploatacji złóż podziemnych oraz stały monitoring zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Skąd to wiemy? Bo od kilku lat prowadzone są badania porostów w strefie oddziaływania kopalni. Na podstawie tych badań można określić stopień zanieczyszczenia powietrza i wpływ na zdrowotność ekosystemów leśnych. Prowadzone badania wykazują, że działalność wydobywcza nie wpływa negatywnie na czystość powietrza, a tym samym na środowisko naturalne oraz warunki życia mieszkańców i osób licznie odwiedzających tereny nadleśnictwa. Jak wszystkie nadleśnictwa w Polsce, również w nadleśnictwie Międzychód, ważną częścią pracy leśników jest pozyskiwanie drewna. Gospodarka każdego kraju, nawet najnowocześniejszego, potrzebuje tego surowca. Lasy Państwowe to największy odpowiedzialny dostawca certyfikowanego drewna dla polskich firm i obywateli, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów. W Polsce zapotrzebowanie na drewno w ciągu ostatnich 25 lat wzrosło o 250%. Nasze nadleśnictwo ma spory udział w tym, aby te potrzeby zaspokoić. Ponieważ najwięcej w naszych lasach jest sosny, to właśnie głównie tego drewna dostarczamy odbiorcom najwięcej. Oczywiście nie wycinamy drzew i nie pozyskujemy drewna według własnego uznania. Odbywa się to w oparciu o plan urządzenia lasu sporządzany cyklicznie przez Biuro Urządzania Lasu, poddawany obligatoryjnym konsultacjom społecznym i zatwierdzany przez ministra środowiska, który określa m.in. maksymalne ilości drewna, jakie można wyciąć. Drewno wycinane jest w ramach trzebieży wczesnych i późnych. To zabiegi hodowlane.
Przed ścinką leśnicy wyznaczają najsłabsze i wadliwe drzewa oraz chore i to je się wycina. Dzięki temu lepiej rozwijają się drzewa najokazalsze, gwarantujące, że w przyszłości dojrzały drzewostan będzie posiadał najlepsze cechy zdrowotne i genetyczne. Kolejny etap pozyskania drewna to użytkowanie rębne, w którym do wycięcia przeznacza się drzewostany dojrzałe. Pozyskanie odbywa się w bardzo nowoczesny sposób. Tam, gdzie to możliwe, w akcji są kombajny zrębowe, czyli harwestery. Te maszyny potrafią nie tylko ściąć drzewo, ale też oczyścić je z gałęzi i pociąć na odpowiednią długość. W warunkach Puszczy Noteckiej harwestery pozyskują około 50% drewna. Człowiek ciągle jest jednak niezastąpiony, bo maszyny nie poradzą sobie z każdym drzewem i nie wszędzie wjadą. Pozyskane drewno sprzedawane jest w systemie internetowym dla odbiorców krajowych i zagranicznych oraz w drodze sprzedaży detalicznej, zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności. To, co pozostało po pozyskaniu drewna, na przykład w gałęzie, też się nie marnuje. Specjalne maszyny rozdrabniają je na zrębnie energetyczne, a te trafiają do ekologicznych elektrowni, w których zamieniane są w energię. Ustawa o lasach obliguje nas do wprowadzenia w miejscu wycięcia dojrzałego drzewostanu nowego pokolenia lasu najpóźniej w ciągu 5 lat, co wymaga wielu kosztownych prac, takich jak uporządkowanie powierzchni, przygotowanie gleby, sadzenie oraz zabezpieczenie nowych nasadzeń. Ten powrót zaczyna się tutaj, to szkółka leśna w Kaplinie. Hodujemy w niej głównie sadzonki sosny, świerka, modrzewia, brzozy, dębu i buka. Powierzchnia szkółki to 5,5 hektara. Hodujemy w niej około 3 milionów sadzonek rocznie. Nasiona naszych drzew pochodzą prosto z lasu. Z najdorodniejszych szyszek, które zbieramy sami, powstają dorodne iglaki. Tak wyglądają młode sosny zaraz po skiełkowaniu. Tak po roku. Tak po 2 latach. W lesie sadzimy sadzonki 1-, 2- i 3-letnie w zależności od gatunku i warunków siedliskowych. W naszym nadleśnictwie stosujemy odnowienia naturalne i sztuczne. Dzięki działalności lasów państwowych i pracy leśników, lasów w Polsce oraz w naszym nadleśnictwie przybywa. To m.in. efekt wprowadzania gatunków drzew leśnych na gruntach dotąd nieleśnych. Głównie na nieużytkach i gruntach porolnych. Droga od takiego do takiego drzewa jest jednak daleka i wymaga ciągłej pielęgnacji i ochrony. Pierwszy etap pielęgnacji to utrzymanie gleby w odpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów. Później trzeba wykonać czyszczenie wczesne, czyli wyeliminowanie drzew wadliwych i rosnących zbyt gęsto. Następnie robimy czyszczenia późne. To zabiegi mające na celu ukształtowanie pożądanego stopnia zagęszczenia oraz poprawę jakości drzewek. Trzeba je wykonać, kiedy drzewa dorastają i zaczynają walczyć o przestrzeń życiową. To nie wszystko. Część upraw musimy ogrodzić. Chronimy je przed zwierzętami. Młode drzewka to przysmak saren, jeleni i bobrów, a w przypadku dębów również dzików. Dbałość o lasy to również walka z ogniem. Nasze nadleśnictwo znajduje się w pierwszej strefie zagrożenia pożarowego. Największy pożar lasu w Puszczy Noteckiej pochłonął aż 5000 hektarów. Doszło do niego 11 sierpnia 1992 roku w nadleśnictwie Potrzebowice. Dlatego ciągle doskonalimy naszą umiejętność walki z tym żywiołem. Podstawą skutecznych działań jest system wież obserwacyjnych. Informacja z 2 punktów pozwala dokładnie określić, gdzie zaczyna się pożar. Tam wysyłany jest nasz samochód patrolowo-gaśniczy. To jego załoga decyduje, czy do akcji trzeba skierować samolot gaśniczy, ale to już ostateczność. Lasy Nadleśnictwa Międzychód to miejsce pracy setek ludzi. Lasy państwowe stanowią bogactwo narodowe i są ogólnie dostępne. Płody runa leśnego, jak grzyby czy jagody, stanowią atrakcje dla turystów oraz są źródłem dodatkowych dochodów dla okolicznych mieszkańców. Praca leśników to też szeroko rozumiana ochrona przyrody. Duża część naszego nadleśnictwa jest objęta szczególną ochroną. To m.in. rezerwaty przyrody. Tych na terenie Nadleśnictwa Międzychód są 3. Rezerwat przyrody Kolno-Międzychodzkie jest rezerwatem częściowym, florystycznym, utworzonym w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu liściastego z okazałymi drzewami malowniczo położonego między 2 jeziorami. Powierzchnia rezerwatu wynosi prawie 15 hektarów. Kolejny to Bagno Leszczyny z niezwykłą wełnianką i ostatni to Dąbrowa na wyspie na jeziorze Lubikowskim.
Nasze lasy to również miejsce, gdzie świetnie czują się zwierzęta leśne. Skąd to wiemy? Bo jest ich u nas naprawdę sporo. Ostatnio zadomowiły się u nas wilki. Muszą się tu czuć dobrze, bo inaczej na pewno nie zostałyby u nas zbyt długo. Kolejny dowód to takie poroże, które leśnicy znaleźli przy drzewach wyłożonych do spałowania. Jego wielkość świadczy o dobrej kondycji zwierzyny w naszych lasach. Dużym zagrożeniem dla lasów nadleśnictwa Międzychód są szkodniki pierwotne sosny. Dlatego wymagają one stałego monitoringu. Polega to na ciągłej obserwacji szkodników we wszystkich stadiach ich rozwoju, zaczynając od jaj, poprzez gąsienice, a kończąc na motylu. Do działania przystępujemy w momencie przekroczenia liczby krytycznej szkodników, to znaczy ilości zagrażającej trwałości lasów. Wtedy trzeba podjąć decyzję o sposobie ich zwalczania. Można to robić za pomocą pułapek albo stosując środki chemiczne na dużym obszarze. Środki chemiczne, działając w sposób selektywny, zwalczają populację szkodnika, nie zagrażając innym organizmom żywym. Nam najbardziej daje się we znaki barczatka sosnówka. To, z czego słynie nasze nadleśnictwo w całej Polsce, to niezwykłe miejsca dla miłośników grzybów. To właśnie do naszych lasów co roku zjeżdżają tysiące miłośników prawdziwków, podgrzybków, kurek i wielu innych gatunków jadalnych grzybów. Warunki do grzybobrania stworzyliśmy wyśmienite. To na przykład duże parkingi powstałe w środku puszczy. Najważniejsze są jednak grzyby, a tych w nadleśnictwie Międzychód nie brakuje. Podgrzybek to zresztą nasz znak rozpoznawczy. W sezonie grzybowym ze zbierania tych owoców lasu żyje też sporo mieszkańców naszego terenu. Dla nich oraz dla turystów od kilku lat wspólnie z samorządami gmin Międzychód i Skwierzyna, zlokalizowanymi przy granicy województwa wielkopolskiego i lubuskiego, organizujemy prawdziwe święto podgrzybka. Każdy znajdzie na nim coś dla siebie, a na koniec wspólnie się bawimy. Nie zapominamy też o historii, a jej śladów w naszych lasach jest sporo. Miłośnicy przeszłości mają na naszym terenie w czym wybierać. Warto zacząć od poszukiwania śladów Radusza. Była to wieś zasiedlona w 1700 roku na prawach osadnictwa holenderskiego przez 20 rodzin, których zadaniem było karczowanie lasu i osuszanie mokradeł. Po odzyskaniu niepodległości w wyniku powstania wielkopolskiego wieś powróciła w granice Rzeczpospolitej. Po roku 1920 Radusz liczył około 700 mieszkańców w osadach rozrzuconych na przestrzeni 8 km. Znajdował się tutaj m.in. posterunek Straży Granicznej. Wybuch II wojny światowej zmienił historię tej największej wsi Puszczy Noteckiej. W ramach restrykcji wobec polskiej społeczności oraz dla poszerzenia terenów łowieckich dla dostojników III Rzeszy, okupanci już w 1940 roku wysiedlili część mieszkańców, a dwa lata później wyburzyli 42 domy. Niemcy otrzymali gospodarstwa o lepszych warunkach gospodarowania, a Polaków wywieziono na roboty przymusowe. Puste zabudowania przetrwały do początku lat 50. XX wieku. Cegła z rozbieranych domów została wykorzystana na budowach w Międzychodzie i odległej Warszawie. Nieliczne zabudowania, które ocalały, pełnią dziś rolę leśniczówek. Śladem po zagrodach są zdziczałe drzewa owocowe, resztki fundamentów, zasypane studnie i pamięć tych, którzy się tam urodzili. Dziś o tym wszystkim wspomina Izba Pamięci, stanowiąca część ekspozycji Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mokrzec, utworzonego w dawnej leśniczówce. To wspólna inicjatywa Nadleśnictwa Międzychód, Międzychodzkiego Muzeum i Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Międzychodzkiej. Jedną z atrakcji zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa Międzychód jest także ścieżka rowerowa Śladami Radusza. Również rowerem miłośnicy historii dotrą do pozostałości po kopalni Wanda w Zatomiu Starym. W latach 20. XX wieku wydobywano w niej około 200 ton węgla brunatnego dziennie. Długość szybu prowadzącego do sztolni wynosiła 20 metrów. Kopalnia Wanda funkcjonowała do 1939 roku. Dziś w miejscu kopalni znajdujemy tylko ruiny budowli oraz tablicę informacyjną.
Przez lasy naszego nadleśnictwa przebiega wybudowana niedawno droga transpuszczańska, która stanowi element zabezpieczenia przeciwpożarowego ogromnego obszaru Puszczy Noteckiej, pełniąc również funkcje gospodarcze. Droga ta ma długość prawie 130 km i jest udostępniona dla ruchu turystycznego, umożliwiając dojazd do najdalszych zakątków puszczy. Warto nas odwiedzać, bo nasze lasy są dla nas wszystkich, a jest w nich jeszcze sporo do odkrycia. Zapraszamy do Nadleśnictwa Międzychód. Thank you.